Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście EdOne, w którym pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem związanym przede wszystkim z edukacją. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli z każdego odcinka zabierzecie coś dla siebie, chociaż jedną myśl. A dzisiaj chcemy porozmawiać z naszym gościem, Mirkiem Rzechowskim, o jego książce. Jego książce Rysunek, metoda edukacji kreatywnej. Mirko, mamy tu przed sobą, nasi słuchacze muszą wierzyć, a widzowie mogą zobaczyć, książkę, którą napisałeś o rysunku. Rysunku, który gdzie podtytuł jest taki mało rysunkowy, bo mówi metoda edukacji kreatywnej. Czy mógłbyś nam powiedzieć chwilę, jak zapączkował ten pomysł w ogóle związany z powstaniem książki, z materiałem, z czego on się wziął, z jakich twoich doświadczeń, ta decyzja o pisaniu książki o rysunku? To chyba zacząć powinienem od tego, że dość podstępnie zostałem sprowadzony do szkół Montessori w Koszarawie przez Olę, która namawiała mnie przez dłuższy czas do tego, żeby zacząć robić warsztaty rysunkowe dla dzieci. I ja byłem przerażony, bo pamiętam z wywiadówek moich synów, że ten huk szkoły, ten hałas zawsze mnie deprymował. No ale zgodziłem się i wpadłem jak śliwka w kompot. Potem były kolejne warsztaty, później były wyjazdy rysunkowe do Toskanii. Ale czy wcześniej przywoziłeś jeszcze swoich studentów, którzy prowadzili tak, z dziećmi z naszych wiosek tutaj zajęcia rysunkowe z perspektywy? Tak, też to miało miejsce, bo rzeczywiście koło naukowe rysunku przyjeżdżało ze mną. To był początek 2000 lat, chyba 2003, 2004, coś takiego mniej więcej. Jeśli mogę wejść w słowo, to pamiętam taką sytuację, że te nasze dzieci z krzyżówek wtedy, one tak wpadły w tą pracę ze studentami, że my po weekendzie przyszliśmy do szkoły i my się dowiedzieliśmy, że oni w czasie weekendu zorganizowali się sami, przynieśli zgody rodziców i ci nasi studenci, twoi studenci weekend w krzyżówkach zupełnie spontanicznie poprowadzili warsztaty, o czym my w ogóle... Dzieci spontanicznie przyniosły zgody rodziców spontanicznie. Musiało im bardzo zależeć. Tak, fantastyczny. I co takiego ci uderzyło w tych pierwszych spotkaniach z tymi dzieciakami? Co cię zainspirowało do tego, żeby zacząć tworzyć jakiś materiał? Mm-hmm. Ciekawość, potrzeba, znaczy brak? Chyba okazało się, że dzieci nigdy wcześniej nie miały styczności z rysowaniem, takim rysowaniem. Znaczy z tym, że mogą popatrzeć na coś i to narysować. Nie wiedziałem, że w programach szkolnych nie ma samodzielnego rysunku, malowania, tylko jest jakby przewaga zabaw graficznych albo teorii sztuki. I że to jakby, że dzieci ucząc się o sztuce są jakby odcięte od uprawiania sztuki. Tak mówiąc szeroko, nie mówiąc tylko o samym rysunku. I wydaje się, że to była pierwsza motywacja do tego, żeby później coraz bardziej to rozwijać, czyli żeby też zachęcać do rysowania z natury, bo tego rodzaju rysunek jest podstawą wszystkich innych aktywności artystycznych, później innych rodzajów rysunku, jakby uprawiania innych dyscyplin sztuki. To jakby taki kontakt bezpośredni z naturą i notowanie natury na podstawie samodzielnych jej obserwacji, spostrzeżeń. Ale czy w twoim pierwotnym zamyśle miała to być książka dla dzieci, dla nauczycieli, dla rodziców, dla kogo? No zamysł pierwotny był taki, no małe dzieci mogą mieć problem z przeczytaniem książki, poza tym ja nie bardzo też potrafię pisać, a tym bardziej pisać dla dzieci, no trzeba do tego mieć talent. I pomysłem pierwszym było stworzenie poradnika dla rodziców, dla nauczycieli. Chyba dla nauczycieli bardziej. No bardziej dla nauczycieli, to była pierwsza myśl. Natomiast to się później przerodziło w tą książkę, która jest skierowana szerzej. Natomiast ona też została
jakby wygenerowana, jeżeli można tak powiedzieć, w sposób trochę samoistny, bo ja pamiętam, byliśmy na plenerze, takim, to był plener, nie plener, bo to był wyjazd taki trochę ze zwiedzaniem i trochę z rysowaniem do Toskanii. I chyba pod koniec tego wyjazdu, podczas jakiegoś takiego wieczoru, kiedy omawialiśmy rysunki powstałe w trakcie wyjazdu, kiedy były zbierane różne refleksje z tego wyjazdu, padły takie propozycje, a może to spisać, a może w jakiś sposób to pozbierać, te różne korekty, te różne rzeczy, o których rozmawiamy, i zrobić z tego coś w rodzaju poradnika, podręcznika, który by pomógł w propagowaniu idei rysunku z natury. Ja pozwolę sobie przypomnieć taki moment, że naszych rozmów wtedy, bo pojawiła się myśl, że to jest tak istotny element edukacji, że myślałeś o tym, żeby spróbować przeforsować ideę, żeby rysunek z natury stał się po prostu przedmiotem. A ta książka pewnego rodzaju podręcznikiem dla nauczycieli, którzy by chcieli uczyć tego przedmiotu. Czy dobrze pamiętam? Tak, to był taki moment naszych rozmów, tak, i mojego pierwotnego tego zacietrzewienia na brak odpowiedniego nauczania dyscyplin artystycznych w szkołach. Tak. A przyznaję, że my z Olą bardzo braliśmy sobie, jakby bardzo sobie ceniliśmy to, że jakby ten rysunek, jakby siła i chęć do rysowania brała się nie tylko z tego aspektu technicznego, jak to zrobić, tylko z możliwości zobcowania z osobą, która lubi, kocha rysowanie czy malowanie i sprawia jej to przyjemność. I wtedy pomyśleliśmy o tym, czy robienie podręcznika i kolejnej specjalizacji dla nauczycieli nie zabiłoby samego przedmiotu. Tak, baliśmy się, że po prostu niektórzy nauczyciele mogliby to potraktować na zasadzie takiej, że brakuje mi godzin do etatu, więc może wykształcę się w kierunku rysunku z natury. I to była taka duża, zwłaszcza twoja, Marcin, obawa wtedy, pamiętam. Tak, żeby nie obetrzeć to z tej pasji, z tej, która jest zwykle związana albo z taką świeżością odkrywania świata, gdy się na niego patrzy, czy to przez dzieci, czy przez dorosłych. Przepraszam, jeszcze jak jesteśmy przy tych plenerach, to ja zawsze pamiętam, jak ty cierpliwie zapraszasz dzieci i dorosłych, siadają dzieci, a cierpliwie czekasz, a po dwóch, trzech dniach raptem do tych dzieci dosiadają się dorośli, rodzice, i też zaczynają rysować. To jest chyba jedna z największych mocy takiego poznawania, doświadczenia, edukowania się rysunkowego. No, mamy takie cudowne zdjęcie z któregoś z plenerów na rynku w Ludce, gdy siedzi córka na tych krzesełkach rozkładanych i rysuje, a obok siedzi mama i czyta książkę, jakąś książkę. I za parę dni zrobiliśmy w tym samym miejscu zdjęcie, gdy siedzi córka i rysuje, i siedzi mama i rysuje. To było dla nas takie fantastyczne doświadczenie. Siła rysunku. Ja myślę, że to było też związane z edukacją domową, z dużym takim boomem na edukację domową też u nas w szkołach. Ale też z tym, że my mówiliśmy o tym, że nic lepiej nie przekazuje jakby wiedzy czy zapału, jak zapał tej osoby, która jest obok, tak, nauczyciela, a tym nauczycielem bardzo często jesteśmy my jako rodzice. Nie chodziło o to, że my dobrze czy pięknie rysujemy, ale my dostrzegamy moc w tym rysowaniu i wyjmujemy szkicowniki i zaczynamy rysować. Czy, powiedz mi, czy z tej książki, którą napisałeś o rysowaniu, o tej kreatywnej edukacji, mogą korzystać zarówno dzieci i rodzice, czy bardziej rodzice, czy generalnie dorośli? Znaczy, ona generalnie jest skierowana do dorosłych. To raczej nie do dzieci w wieku kilku, czy nawet kilkunastu lat. To chyba, że to są takie już stare dzieci, które mają po lat 18, powiedzmy, czy w okolicach pełnoletności. Także ta książka jest zdecydowanie dla osób, które już mają takie, powiedzmy, dorosłe doświadczenia. Jednak nie dla dzieci, czyli bardziej dla tych przewodników rysunkowych, dla tych, którzy jakby animują dzieci do rysowania, czy też podsuną im kartkę i ołówek. Też dlatego, żeby tych dorosłych przekonać w ogóle do rysunku, bo chyba jest tak rzeczywiście,
że jako społeczeństwo my zapomnieliśmy o czymś takim jak rysunek, że szczególnie mówię o rysunku z natury, o takim rysunku, który powstaje w bezpośrednim kontakcie z przedmiotem rysowanym, który jest obserwowany, przenoszony na to podobrazie, czy to jest tam, nie wiem, kartka papieru, czy blejtram, czy to jest malowane farbą, czy rysowane ołówkiem, to nie ma znaczenia. W każdym razie ważny jest ten kontakt bezpośredni z przedmiotem i notowanie bezpośrednich spostrzeżeń. To coś takiego jest niemal całkowicie zapomniane. Mi się przypomniała taka sytuacja, kiedy tutaj po przeprowadzce naszej w góry, a mieszkamy w starej szkole, w dawnej szkole, ja spotkałam przed domem, przed naszym domem, czyli przed dawną szkołą, starszego pana, który mi mówi, chodziłem tutaj do szkoły, tu gdzie teraz mieszkacie, i pamiętam, pamiętam zajęcia z rysunku, ustawiali nas parami i szliśmy tam na łąki daleko, tak pokazuje za nasz dom. Siadaliśmy tam na łące i rysowaliśmy. I ja myślę sobie tak, rysunek z natury. To pan Mirek Orzechowski tutaj wielkie robi halo, żebyśmy do tego wracali. Oni to pamiętają jako ludzie sprzed... Czy to teraz się wydaje, że to jest wielkie halo, ale jeżeli sięgniemy w przeszłość, to podręczniki do rysunku z natury i jakby znaczenie rysunku z natury przed wojną, przed pierwszą wojną światową, przed drugą i po drugiej, to były rzeczy oczywiste, czy dla ówczesnych kuratoriów szkolnictwa wyższego, dla ówczesnych nauczycieli było to czymś oczywistym. I jeżeli czyta się, a na szczęście przetrwały podręczniki z tamtych czasów, jeżeli się z nimi zapoznajemy, to widzimy, że doskonale wtedy było rozumiane i znane znaczenie tego rysunku dla ogólnego rozwoju człowieka młodego. I bardziej rysunek był po to był w szkole, żeby współpracować z rozwojem dziecka, wszechstronnym jego rozwojem, też do samodzielności, do jakby rozwijania potencjału w innych dyscyplinach. I gdzieś, nie wiem gdzie, bo to by być może jakieś studia historyczne nad programami szkolnymi pozwoliłyby znaleźć moment, kiedy to się urwało, kiedy to się skończyło. Mirku, a co byś powiedział osobom, takim rodzicom, takim nam, którzy, to co kiedyś też wspomniałeś, że jeśli chodzi o rozwój estetyczny, też można się zatrzymać, można zatrzymać się tam na wieku lat 5 i mam wrażenie, że tak jak my mamy teraz doświadczenie spotkań z wieloma rodzinami i propagujemy wyjazdy i plenery i w ogóle szkoły patrzenia, wiele osób mówi, ale ja się do tego nie nadaję, ja nie umiem rysować. I wtedy jest ten moment taki, że zapraszamy was jako rodziców, nas jako rodziców, to nic, że uważasz, że nie umiesz rysować. Co ty byś powiedział takim osobom? Żeby one zaczęły rysować. Bo bardzo często jest ten temat. Fajnie, żeby moje dziecko, ale ja już może nie. Powiem, może to będzie brutalne, ale jeżeli spotykamy kogoś, kto ma problem, nie wiem, z alkoholem na przykład, to będzie się zawsze wypierał, że nie ma tego problemu. Jeżeli spotkamy kogoś, kto ma jakieś inne problemy, to zawsze to będą trudne tematy. I teraz myślę, że jeżeli proponujemy komuś rysowanie i ktoś od tego jakby odżegnuje, to może wskazywać na to, jak głęboko dociera rysunek do pokładów naszej osobowości. Jeżeli my się go wypieramy, jeżeli mówimy, ja nie umiem, no to skąd wiesz, że nie umiesz, skoro nigdy tego nie robiłeś. Znaczy, to jakby wydaje się jedną z podstawowych funkcji rysunku, takich, które wpływają na rozwój człowieka, bo to nie dotyczy tylko dzieci, ale również osób dorosłych, i pokazuje, jak jakby jak rysunek obnaża w nas różne rzeczy, zranienia, ale nie tylko. Może rzeczy dobre również pozwala wydobywać. Ale dotyka gdzieś głębi nas w środku, w naszych postawach życiowych. Może w jakichś problemach, z którymi się zetknęliśmy. Może w czymś, co było problemem w szkole na przykład. Co nas zablokowało na długie lata w jakichś tam działaniach. Albo co jest naszym powtarzającym się
problemem. A rysunek może te rzeczy wydobywać. Zresztą to jest też moje doświadczenie, kiedy podczas rysowania i dzieją się rzeczy bardzo, jakby na bardzo wysokich rejestrach emocjonalnych wśród dzieci, gdzie trudno jest usiąść do rysowania, znaczy, trudno jest odważyć się rysować w domu, nawet w takich komfortowych warunkach. Dlatego, że rysowanie jest jakby pokazywaniem swojego wnętrza. To jest jakby taki trochę jakby obnażanie się i to jest bardzo trudne. A ja tu nawiążę jeszcze do pytania Oli. Ola zapytała, czy w jakiejś mierze te właśnie szybka informacja, nie nadajesz się do rysowania, nie zatrzymuje pewnej naszego rozwoju estetycznego na jakimś niskim poziomie, że bo przecież patrząc, jakby dokonując wyborów w związku, nie wiem, swoją przestrzenią, w której się poruszamy, że rysujemy, ale rejestrujemy i jakby nazywamy, co jest ładne, co jest nieładne, jak jest skomponowane. Wiele wykonujemy różnych takich czynności. Czy to, co Ola mówiła, to przeblokowanie i ten brak takiej kompetencji jest, nie chcę mówić od razu, używać słowa jakby kalectwem, ale pewnym bardzo poważnym niedoborem, który się przekłada wszędzie, może przekłada na nasze życie codzienne. Tak, na pewno tak, bo znaczy, pierwszy element to jest ten osobowościowy, a drugi bardzo ważny to jeżeli nie mamy odwagi podjąć rysowania, to jest jakby pozbawienie się rozumienia piękna. Bo co innego jest mieć wiedzę teoretyczną? No to jest trochę tak, jakbyśmy byli w ogóle pozbawieni możliwości praktykowania czegokolwiek i wszystko byśmy poznawali na zasadzie teoretycznej w życiu, prawda? Czy moglibyśmy przeczytać dużo książek na temat tego, na przykład jak jeździć na nartach, a jak wejdziemy na te narty i ruszymy, to się na pewno i tak ileś razy przewrócimy. Czyli ta wiedza teoretyczna nie wystarczy, a ponieważ sprawa estetyki i poczucia piękna i później tworzenia tego piękna, to jest coś, co towarzyszy naszemu życiu bardzo i od tysięcy lat i cały czas wszyscy praktykujemy w tej mierze, co jak popatrzymy na krajobraz miast i wiosek naszych, to domów. Nie będę komentował dalej, prawda? Jest tym jakiś problem chyba. Oczywiście złożony, to nie chodzi tylko o to, że nie rysujemy, bo to jest znacznie bardziej złożona sprawa. Ale na pewno samodzielne postrzeganie otoczenia i rysowanie tego otoczenia, studiowanie go, uczenie się proporcji, poznawanie przedmiotów, jak są zbudowane, to jakby buduje w nas estetykę praktyczną. Czyli my zaczynamy rozumieć też, oprócz tego, jak są zbudowane przedmioty, na które patrzymy, to też następuje, ale zaczynamy również rozumieć, co się dzieje w głowie takiego twórcy architektury, nie wiem, malarza, konstruktora, budowniczego mostów, co musi się zadziać, żeby powstały różne przedmioty, z których na co dzień korzystamy. Ja myślę też, że my mamy takie doświadczenie z dziećmi w szkole, czy w ogóle spotykając się z dziećmi, z rodzinami, że wielu z nas, dorosłych już, ale również tych mniejszych, ma takie doświadczenie, że ktoś im kiedyś powiedział, że rysujesz brzydko, że nie potrafisz. Gdzieś tam coś takiego padło i staje się taką kompletną blokadą. Pamiętam, jak miałam takiego ucznia, wspaniałego, Józio miał na imię, on już jest duży i on niesłychanie rysował. On rysował tymi pastelami olejowymi i robił takie rysunki, tak dobierał kolory i pamiętam, że do ciebie zadzwoniłam, bo sobie myślę tak, jak mu pomóc. I pamiętam, co mi ty powiedziałeś przez telefon. Tylko mu nie przeszkadzaj. Pamiętam to, że kupiliśmy mu wielkie pudło kredek pastelowych, jeszcze większe, żeby miał tych olejowych tych pasteli, tak? I to było coś pięknego. Tylko mu stwórz te warunki, żeby rysował i nie przeszkód mu w tym rysowaniu. Także to jest też takie, myślę, że wielu z nas gdzieś doświadczyło tego ocenienia naszej pracy negatywnej. Znaczy to jest niestety problem, chyba problem
szkół być może i problem w ogóle nauczycieli. Stąd też ten pierwszy pomysł, żeby był podręcznik dla nauczycieli, żeby nie przeszkadzali. Bo znaczy to niestety, ale cały czas stykam się z tym problemem, dowiadując się od rodziców albo od samych dzieci, jak wyglądają zajęcia plastyczne, gdzie następuje przypadkowa ocena. Bardzo raniąca, bo jeżeli dziecko jest, nie wiem, dziewięciolatek czy dziesięciolatka, jest w takim okresie rozwojowym, kiedy też jest sama, czy samo w stosunku do siebie dziecko krytyczne, to jednak usłyszeć od autorytetu, jakim jest nauczyciel, że się nie potrafi rysować, to może zablokować na wiele lat i nie tylko skończyć się tym, że ja będę ciągle powtarzać, że no nie umiem rysować, bo się dowiedziałem, że nie umiem, ale to może mieć bardzo głęboki, negatywny wpływ na inne aktywności, bo to jest, krótko mówiąc, bardzo negatywna samoocena później i ona się pogłębia, bo jeżeli nie umiem rysować, to jeszcze tego nie umiem i jeszcze tamtego nie potrafię, generalnie jestem słaby, mierny i będę mógł zrobić tylko jakieś może najprostsze czynności, a i tak nie wiadomo, czy zrobię je dobrze. Także to, jak my możemy jako nauczyciele kogoś zranić, spacyfikować, popsuć, no tu odpowiedzialność jest ogromna. Gdyby tak może kończąc ten zasadniczy element naszej dzisiejszej rozmowy o twojej książce, zanim przejdziemy jeszcze do jednego tematu na sam koniec, jakbyś mógł powiedzieć o takim głównym przesłaniu tej swojej książki Rysunek kreatywna, edukacja kreatywna, to co byś powiedział w dwóch, trzech zdaniach, jakie jest główne przesłanie tej książki? Ja myślę, że to jest zachęta do bycia wolnym w tym, co robimy i do nieskrępowanego rozwoju. Poprzez rysunek, jako coś, co jest najprostsze, chyba najbardziej dostępne, bo wystarczy kartka i coś, co zostawia na tej kartce ślad. I bliskie nam wszystkim. Tak. Oko, dłoń, tak. Kartka papieru. Tak. A ostatnią rzeczą, o którą chcieliśmy cię spytać, jest twoja w zasadzie wasza najnowsza książka, którą szykujecie, może już nie adresowana tylko i wyłącznie do rodziców, dotycząca w jakiejś mierze rysunku, w związku z tym, że dotyczy też architektury i patrzenia na nią, prawda? Tak, tak. Przygotowaliśmy w gronie naszego zespołu z Wydziału Architektury, który zajmuje się rysunkiem, malarstwem. W 6 osób napisaliśmy taki zbiór refleksji dotyczących rysunku architektonicznego, czy też rysunku uprawianego przez architektów. Książka ma tytuł Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem. I tu jest na pewno jakaś ciągłość może myśli zawartej w tej książce, o której rozmawialiśmy, gdzie jakby staramy się wyjaśnić wielogłosem, czyli taką formułą dzielenia się różnymi opiniami, czasem idącymi w jedną stronę, czasem trochę może w kursie kolizyjnym, ale myślę, że to też ma to jakąś swoją wartość, że to jest wielogłos i wiele opinii. Pokazać, o co chodzi w rysunku związanym z uprawianiem zawodu architekta i gdzie tkwi jakby sedno takiej specyfiki rysowania dla kogoś, kto chce budować domy i kto marzy na przykład o byciu architektem. Ta książka jest skierowana, znaczy w przeciwieństwie do tej, o której mówiliśmy, ona jest skierowana do młodzieży przede wszystkim, ale też i do osób dorosłych, do wszystkich, którzy są zafascynowani architekturą, nie tylko chcą ją rysować, ale może chcą też w ogóle poznać, skąd się bierze. Rozumieć. I zrozumieć być może lepiej. Super. Mirku, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Gratulujemy całego wysiłku, który podjąłeś razem z zespołem do tworzenia jednej i tej drugiej książki. No i mamy nadzieję na... Zachęcamy wszystkich Do rysowania. Po prostu do rysowania. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Zapraszamy na nasz portal.
edukacja, można inaczej, gdzie o rysunku i innych sprawach związanych z patrzeniem na świat będzie można znaleźć więcej materiału. Dziękuję bardzo, Mirku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.